Witam wszystkich z tej strony, przyczajony lemur w nietypowym odcinku, nie, nawet nie odcinek, nieważne. Informacja, to co teraz widzicie na ekranie, to jest wyciek, przeciek, jak to się mówi po polsku, leak po angielsku, wyciek chyba, jakiś informatyk uzyskał dostęp do plików z serwerów NVIDIA GeForce Now, z grami, które mają być dodane do tej usługi, z ich datami premier, łącznie z grami, które nie zostały nawet zapowiedziane czasem, i mamy na tej liście też Victoria 3, poza tym bardzo wiele innych gier, setki naprawdę, dosłownie zaraz zobaczymy, ile nawet mamy numerację, nie zwróciłem uwagi wcześniej. Link do tej strony dam w opisie. Chwila, bo pies teraz stwierdził, że on koniecznie chce się poprzytulać. I mamy tutaj Victoria 3, proszę Państwa, z datą ustaloną na 7 marca 2022. I wcześniej niż się spodziewałem, to by było, muszę przyznać. Zaraz jeszcze przejdziemy, że tak powiem, do lekkiej analizy tej daty premiery na podstawie premier innych gier Paradoxu Interactive. Polecam sobie przejrzeć tę stronę. Nie są to dane oficjalne, też one są trochę przestarzałe. Na przykład Diablo 4 Blizzard już zapowiedział, że nie będzie miało premiery w 2022. Tutaj mamy zaznaczone, że premiera miała być we wrześniu, 14 września, chińska wersja 1 czerwca. Wiemy już, że zostało to przełożone, więc z tego co pamiętam, też 4 miesiące temu ten informatyk uzyskał dostęp do tych plików, do nowszych się nie dało, więc co najmniej te 4 miesiące dane są, że tak powiem, stan danych jest sprzed 4 miesięcy, od tamtego czasu wiele się mogło zmienić. Z takich rzeczy, które mnie interesują, na przykład Frostpunk 2, 6 grudzień 2023, dalej niż się spodziewałem. Payday 3 akurat ma zapowiedzianą datę premiery 14 marzec 2023. Nie pamiętam, czy był zapowiedziany, że 14. Na pewno pamiętam, że miał być marzec. Co jeszcze? Cities Skylines 2, w ogóle niezapowiedziana gra. Mamy tutaj datę premiery pokazaną 15 luty 2022, więc 3 miesiące od teraz. No właśnie, wracając do Victorii, to by było 4 miesiące od teraz, to wydaje się bardzo krótkim okresem czasu, ale zaraz do tego przejdziemy. Jeśli chodzi o Paradox Interactive, mamy jeszcze Vampire The Masquerade Bloodlines 2 z datą 11 grudzień 2023, więc też dosyć daleko, ale była zmiana dewelopera, ok. Polecam sobie to wszystko, spokojnie przejrzeć to, co kogo interesuje. Jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, a nie widziałem, żeby ktoś o tym pisał, tylko traktuję tę listę jako osoby na internecie, z tego co widziałem, jako gry niezapowiedziane lub zapowiedziane z ich datami premier, ale Creeper World 4, które tutaj widzicie, z datą premiery 31 grudzień 2021, wyszedł w zeszłym roku. Chyba na początku grudnia albo października, nie pamiętam teraz. Więc to jest gra, która już miała swoją premierę. Podejrzewam, że w tym momencie jest to premiera na GeForce Now. Kiedy ta gra zostanie dodana do usługi GeForce Now? O, Dead Island 2. 25 luty 2022. Szczerze wątpię, ale powodzenia. 7 lutego Dying Light 2. Tutaj tego nie ma, ale czekam. I to już jest zapowiedziane. Miał być w listopadzie, zaraz miał być chyba, nie? Czy w grudniu? Dobra, nieważne. Więc to, że tak powiem, tyle. Innych gier Paradoxu Interactive nie ma, tylko Cities Skylines jako wydawca, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 jako wydawca i Victoria 3 jako wydawca i producent. A teraz przechodząc, że tak powiem, do sedna sprawy, analiza premier innych gier Paradoxu Interactive, że tak powiem, tych tytułów największych, pomijam gry typu March of the Eagles, Europa Universalis Rome, te największe tytuły, że tak powiem, największe behemoty. Zaczynając od, uwaga,
Victoria 2. Data premiery 13 sierpień 2010 roku. Gra wyszła. Zapowiedziana została 19 sierpnia 2009 roku. Od zapowiedzi do premiery minęło 359 dni. Więc mamy niecały rok. Okej, więc patrząc tylko na to, że tak powiem, Victoria 3 została zapowiedziana w maju 2021, 21 dokładnie. Sugerowałoby to, że możemy się spodziewać przed 21 maja 2022 premiery Victoria 3. I z tego co ja pamiętam, nie jestem pewien, czy wyrażałem tę swoją opinię w jakimś filmie, ale ja tak, że tak powiem, strzelałem w premierę kwiecień-maj 2022, nie wcześniej, jak już to później. I jeżeli później, to dopiero gdzieś sierpień, wrzesień, październik może. Raczej nie ten okres czerwiec, lipiec, sierpień, ani listopad, grudzień, bo to są czasy, kiedy największe gry mają swoje premiery chyba w ogóle. Przechodząc dalej. Crusader Kings 2, zapowiedziane 19 sierpnia 2010 roku. Tutaj zwróciłem uwagę, że to jest dokładnie rok po zapowiedzi Victoria 2. I 6 dni po premierze Victoria 2. Data premiery 14 lutego 2012. Od zapowiedzi gry do jej premiery minęło 544 dni. Jest to ponad około półtora roku. Ponad rok na pewno, grubo teraz nie pamiętam, czy to było troszkę mniej, czy troszkę więcej niż półtora roku. Więc tu już mamy tą datę, ten okres trochę dłuższy od zapowiedzi do premiery. I tu bym właśnie strzelał na podstawie tego też z datę premiery Victoria 3 na wrzesień, październik 2022, aniżeli kwiecień, maj. Jeśli możemy zobaczyć na miesiące premier, mamy sierpień w Victoria 2, więc w sumie powiedzmy, że to było w tym okresie, o którym mówiłem, największych premier, ale sierpień już może spokojniejszy. I luty. Luty, szczerze, nie wydaje mi się jakoś szczególnie oblegany, więc powiedzmy w porządku. Następna gra, Europa Universalis 4. Nie udało mi się znaleźć dokładnej daty zapowiedzi gry. 31 sierpień 2012 roku. To była data pierwszego dziennika deweloperskiego Europa Universalis 4. Ponownie mamy grę zapowiedzianą w sierpniu i ponownie wychodzi w sierpniu, również 13, tak jak Victoria 2. Od zapowiedzi gry do premiery mija 347 dni, czyli niecały rok. Mam tutaj też kolumny zapowiedź daty premiery, ale dla tych gier nie udało mi się jej znaleźć po prostu, więc nie mam też ile czasu przed premierą była ona zapowiedziana. Następna gra. I teraz zaznaczę, że idziemy w kolejności zapowiedzenia gier, bo zaraz to będzie istotne, a nie dat premier. Hearts of Iron 4 zostało zapowiedziane 23 stycznia 2014 roku. Wyszło dopiero 6 czerwca 2016 roku i było to prawie 2,5 roku od zapowiedzi. Z tego co pamiętam, bo Hearts of Iron 4 śledziłem dosyć mocno przed wyjściem. Deweloperzy informowali o tym, że gra zostawała przesunięta. Choć nie było podanej daty premiery, ale było jasno powiedziane, że premiera została przesunięta względem tego, co planowali. Dlatego mamy tutaj też aż 864 dni od zapowiedzi gry do premiery. I data premiery została zapowiedziana 15 marca 2016 i to było 82 dni przed datą premiery. I jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę. Zaraz wrócimy dalej. A i co tu zaznaczę, że 6 czerwiec to jest D-Day, więc tutaj była powiedzmy historyczna okazja, że tak powiem, żeby wydać grę tego dnia. Dobra, następna gra, Stellaris, zostało zapowiedziane 6 sierpnia, znowu mamy grę zapowiedzianą w sierpniu, 6 tym razem. Stellaris zostało zapowiedziane 6 sierpnia 2015 roku, wyszła gra 9 maja 2016 roku, czyli prawie miesiąc wcześniej niż Hearts of Iron 4, które było zapowiedziane ponad półtora roku wcześniej. Od zapowiedzi gry do jej premiery mamy 277 dni,
I gra, data premiery też została zapowiedziana 15 marca 2016 roku, bo była wtedy konferencja GDC, Game Developers Conference. I mamy tutaj jedynie 54 dni od zapowiedzenia premiery. Od zapowiedzenia daty premiery, może tak. Wchodzimy, że tak powiem, już w bardzo niedawne czasy. Imperator Rome został zapowiedziany 19 sierpnia 2018 roku. Znowu sierpień. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, jak szykowałem sobie tę tabelę. Ale rzeczywiście większość gier zapowiadana w sierpniu. I wyszedł 25 kwietnia 2019 roku. I mamy tutaj trzy gry, które wyszły w podobnym okresie roku, w tym momencie. Hearts of Iron, Stellaris, Imperator, odpowiednio czerwiec, maj, kwiecień. Kwiecień, maj, czerwiec, dlatego też sądzę, że Victoria 3, moje pierwsze podejrzenia były z premierą na kwiecień, maj. Jak mówię, nie jestem pewien, czy o tym kiedyś mówiłem, bo chciałem zrobić taki film, jak nadgonię dzienniki deweloperskie, co jak wiadomo mi się do tej pory nie udało, ostatnio przez moją taksę 3.0, że tak powiem, dobra, nieistotne. Ale właśnie ten okres kwiecień, maj, czerwiec mi się mocno kojarzył z premierami gier Paradoxu Interactive. Od zapowiedzi gry do jej premiery minęło 249 dni, więc mamy i Stellaris 277, nie jestem pewien, czy powiedziałem. Znacznie mniej niż rok. 8-9 miesięcy jakoś, tak? Więc, że tak powiem, mamy tutaj chyba widać wyraźnie, że Paradox Interactive mierzy w to, żeby od zapowiedzi gry do jej premiery mijało mniej niż rok najlepiej. Data premiery została zapowiedziana 5 lutego 2019. To było 78 dni przed rzeczywistą premierą. I teraz tutaj wygląda na to, że tak powiem, około 2 do 3 miesięcy przed premierą jest ona zapowiadana. Crusader Kings 3 trochę się wyłamuje z tego schematu. Zostało zapowiedziane 19 października 2019 roku na ParadoxConie. Może to być istotne, bo jeżeli ParadoxCon został zaplanowany wcześniej i oni mieli zaplanowane, że na tym ParadoxConie zostanie zapowiedziana nowa gra i planowali ją, że tak powiem, wypuścić rok, zanim minie rok od tej zapowiedzi, to jeżeli zdali sobie sprawę jeszcze przed ParadoxConem, że może im ta gra zająć dłużej, zapowiedzenia mogli się zdecydować nie przesunąć, bo to jest po prostu zbyt dobra okazja dla nich, żeby wypuścić nową grę w świat. Data premiery Crusader Kings 3, 1 września 2020. Mamy 318 dni od zapowiedzi gry, więc ponownie 318 dni. Jest to znowu niecały rok, trochę ponad 10 miesięcy. Data premiery została zapowiedziana 14 maja 2019 roku. 2020 roku. I było to aż 110 dni przed datą premiery. Więc trochę znacznie więcej nawet. Ponad dwa razy dłuższy okres czasu niż w przypadku Stellaris, ale przy Stellaris zwrócę uwagę ponownie na to, że zapowiedziana została data premiery na GDC, więc mogło być tak, że mogli zapowiedzieć jeszcze miesiąc wcześniej, ale było takie, ej słuchajcie, za miesiąc jest GDC, dowalmy tą zapowiedź na tę premierę wtedy. Więc podejrzewam, że tu jest bardziej kwestia tego, że chcieli przesunąć trochę zapowiedzenie daty premiery, żeby zrobić to z większym impetem, powiedzmy. I na razie zostańmy przy tym, co tu mamy. Na co bym chciał zwrócić uwagę szczególnie. Większość gier została zapowiadana dopiero po premierze poprzedniej. Mamy tutaj 6 dni przerwy pomiędzy premierą Victory 2 a zapowiedzeniem Crusader Kings 2. Pół roku przerwy między premierą Crusader Kings 2 a zapowiedzeniem Europki 4. 4 miesiące jakieś między Europą a Hearts of Iron 4. Premierą a zapowiedzeniem. Wyjątkiem jest właśnie Hearts of Iron Stellaris, ale jak już zaznaczyłem, Hearts of Iron 4 zostało przedłużone, produkcja została przedłużona.
Więc podejrzewam, że oryginalnie premiera miała być w czerwcu, może dosłownie rok wcześniej. Czerwiec 2015, byłoby to 2 miesiące przed zapowiedzeniem Stellaris, albo maj. Maj, kwiecień, maj, czerwiec. Ale produkcja potoczyła się jak się potoczyła. Że tak powiem, Stellaris już było na takim etapie produkcji, może i była już zaplanowana data premiery, wstępna, wiadomo, to zawsze może się zmienić, ale, że tak powiem, nie mogli dłużej wstrzymywać się z zapowiedzeniem Stellaris, żeby nie opóźniać jej premiery, premiery Stellaris nie opóźniać, że po prostu im dłużej dana gra jest w produkcji, im dłużej jest tajemnicą i im później zostanie wypuszczona tylko po to, żeby dać więcej czasu na, że tak powiem, sprzedanie się poprzedniej grze, no to jest jednak strata, bym powiedział, w pewnym stopniu, mam wrażenie. Więc tutaj powiedzmy, że Hearts of Iron 4 zawiniło bardzo długi okres od zapowiedzenia do premiery. Mam nadzieję, że Victoria 3 to nie spotka. Na razie powiedzmy, że nic na to nie wskazuje. Więc tutaj mamy tę sytuację, gdzie gra została zapowiedziana przed premierą. Nowa gra została zapowiedziana przed premierą poprzedniej. Imperator Rome aż ponad 2 lata od premiery Stellaris został zapowiedziany, ale już między z Imperatorem Rome, premierą, a zapowiedzią Crusader Kings 3 mamy pół roku. Więc powiedzmy, to jest taki normalny, że tak powiem, czas przerwy. I teraz jeszcze jedna rzecz przy okazji, trochę nie na temat, ale z tego co pamiętam, jedna z głównych osób odpowiedzialnych za produkcję Hearts of Iron 4, dane, nie pamiętam jakie stanowisko tam zajmuje, czy game director, czy lead game designer, czy coś takiego, został przesunięty do innego, tajnego projektu póki co. Też pamiętam, że w 2018 od Stellaris został odsunięty Martin Onward, znany jako Wiz, też właśnie do sekretnego projektu. Miałem wtedy nadzieję, że chodzi o Victoria 3, na szczęście okazało się, że tak. Ale zmierzam do tego, że wiemy już, że jest kolejna gra przygotowywana przez Paradox Interactive. Wiemy, że na ogół nowe gry są zapowiadane po premierze poprzedniej, więc podejrzewam, że po premierze Victoria 3 w przeciągu pół roku dowiemy się o następnej grze. I teraz. Kurde. Dobra, musi tu na razie zostać ten. No nie. Zepsułem sobie tabelę. Ha. Dobra. Muszę zrobić tak. I teraz. Victoria 3 została zapowiedziana 21 maja 2021 roku. Jeżeli data premiery miałaby być rzeczywiście 7 marca 2022, daje to 290 dni od zapowiedzi do premiery, co wydaje się, że tak powiem, liczbą całkiem rzeczywistą. Podejrzewam, że Victoria 3 była dłużej w produkcji od pozostałych gier Paradoxu, została zapowiedziana na późniejszym etapie, ze względu na to, jakie wymagania gracze stawiają wobec tej gry. Więc tym bardziej podejrzewam, że tutaj nie powinno dziwić to, że mamy tutaj na przykład odstęp krótszy niż z Crusader Kings 3. Więc jak najbardziej uważam, że 7 marzec mógł być rzeczywiście datą wybraną przez Paradox Interactive jako premierę w momencie zapowiedzi przynajmniej. Tak, powiedzmy, że zapowiedzieli grę i jakieś umowy z GeForce'em mają, że ich gry będą dodawane do GeForce Now. GeForce Now wymagał podania jakiejś daty, kiedy ta gra będzie dodana, kiedy będzie premiera, aczkolwiek pewnie nie zobowiązujące. I Paradox podał 7 marca 2022 na tamten moment, planując, że to będzie premiera. Jak najbardziej wydaje mi się to w porządku. Co do zapowiedzi daty premiery, kilka, że tak powiem, typów mam, można powiedzieć. Czyli gdyby gra została, data premiery została zapowiedziana jeszcze teraz w listopadzie, podejrzewam, że zostanie to zapowiedziane przy okazji jakiegoś dziennika deweloperskiego. Dajmy na to za 5 dni, najbliższy czwartek. 11 listopada
albo tydzień później 18, to mamy odpowiednio 116 i 109 dni od daty zapowiedzi, od zapowiedzi daty premiery do premiery by było, gdyby to był 7 marzec. No, nie mamy pewności, czy to rzeczywiście tak będzie. Więc to jest nawet dosyć długo, bym powiedział. Jest to bliżej, że tak powiem, tego, ile Crusader Kings 3 miało wyprzedzoną datę premiery. Kolejny typ to jest, że tak powiem, tutaj 9 grudzień, aczkolwiek może być jak, jakakolwiek również data przed tym. I to by nam dawało 88 dni, co bardzo blisko jest tego, ile miało Hearts of Iron 4. Wątpię, żeby zostało zapowiedziane później, na przykład 16 grudnia, bo to jest tuż przed świętami, a 23 to już właściwie święta i w ogóle. I że tak powiem, jeżeli nie zostanie zapowiedziane do 9 grudnia, podejrzewam, że następny najwcześniejszy termin, jaki mógłby, w którym mogłaby gra zostać zapowiedziana, to 7 stycznia 2022. Już trochę po nowym roku, że tak powiem. Chociaż gdyby zapowiedzieli 31 grudnia, dając 66 dni, to też by było ciekawe. Więc i tu mamy powiedzmy 59 dni, ewentualnie 14 stycznia to jest 52 dni, co jest podobnie blisko zapowiedzi Stellaris, ale podejrzewam, że Stellaris zapowiedziane zostało później ze względu na to, że akurat miało być i tak zaraz GDC. Jako, że tutaj żadnej okazji nie mamy, wątpię, żeby to było, więc w listopadzie albo w grudniu, jeżeli ma być data premiery 7 marca 2022, uważam, że w listopadzie albo grudniu gra już powinna być zapowiedziana. A jeszcze jedna rzecz, o której mi się przypomniało, jak mówiłem o Hearts of Iron 4, że to był D-Day, taką historyczną okazją, rocznicą jakąś, przy której mogłaby mieć miejsce premiera Wiktorii 3, jest koronacja królowej Wiktorii, która miała miejsce 28 czerwca. Byłoby to troszkę ponad rok od zapowiedzi gry. 28 czerwca 2022. Ale nie jakoś bardzo odbiegające od normy około roku. Może tak. Aczkolwiek wydaje się, że jednak, szczególnie patrząc na Crusader Kings 3, że raczej mierzą w mniej niż rok, ale jeżeli na przykład, tak jak mówię, w momencie zapowiadania gry mieli zaplanowaną potencjalną datę premiery na 7 marzec, ale z jakiegoś powodu stwierdzają, że nie mogą się wyrobić i chcą grę przełożyć na później, myślę, że 28 czerwiec byłby następnym kandydatem. Wpasowuje się to też w ten okres premier kwiecień, maj, czerwiec, o którym mówiłem wcześniej. Nie będę, że tak powiem, zawiedziony, jeżeli gra wyjdzie jednak wcześniej niż 28 kwietnia, ale jeżeli zostanie, nie zostanie zapowiedziana teraz w listopadzie czy grudniu na 7 marca, nie spodziewałbym się premiery wcześniej niż maj 2022. Może tak, więc to jest mój typ i to by było wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać, także dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!